Chciałbym chodzić. Chciałbym chodzić. To pierwsze słowa, które usłyszeliśmy podczas spotkania z Ignacym Kozicą, 8-letnim mieszkańcem Leśnej. Chłopiec od urodzenia zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Ignaś jest skrajnym wcześniakiem, z 26 tygodnia spędził pół roku w szpitalu od urodzenia z bardzo ciężką odmą, z różnymi infekcjami. Spędził 4 miesiące pod respiratorem. Lekarze nie dawali nam dużej nadziei. Powiedzieli, że nawet jeśli dziecko nam przeżyje, to będzie dziecko bez kontaktu, tak? No w tej chwili Ignaś jest fajnym chłopcem, jesteśmy bardzo zadowoleni, szczęśliwi, ma lekkie upośledzenie. I największe problemy ma z nóżkami. Jego marzeniem jest, żeby po prostu mógł stanąć na te nóżki i być samodzielny. Każdego dnia Ignaś ciężko pracuje, aby poprawić swoją sprawność. Ignacy potrzebuje faktycznie codziennej rehabilitacji, więc spotykamy się tutaj z rodzicami, z Ignacym około 2-3 razy w tygodniu. Są też instruowani do domu, do pracy w domu i też w domu starają się pracować z Ignacym. Na rehabilitacji głównie skupiam się na niwelowaniu przykurczów, które Ignacy właśnie ma, przykurcze w stawach, przykurcze mięśniowe. No i przez to właśnie Ignacy ma problemy w funkcjonowaniu, ma problemy z chodem, ale staramy się jakby pracować nad tym, niwelować te przykurcze. Efekty pracy są widoczne. Niedawno Ignaś nauczył się jeździć na rowerze trójkołowym. Jednak do samodzielnego poruszania się jeszcze wiele brakuje. Rodzice Ignasia próbowali wielu dostępnych metod leczenia, ale nie przyniosły one oczekiwanych rezultatów. Nadzieją jest kosztowna operacja. Kwotę trzeba zebrać i jest szansa, że po operacji zacznie być samodzielnym i chodzić o kulach. Na tą chwilę trzeba zebrać 341 tysięcy złotych. Trwa zbiórka internetowa, ale Ignasia wspierają także mieszkańcy pobliskiego Wachowa, którzy połączyli akcję ratowania hodowców kwiatów z pomocą dla chłopca. Pozyskane chryzantemy można było otrzymać, wrzucając datki do puszki. Przewodnicząca koła gospodyń razem ze mną, czyli z autyzmem, razem tam jeździliśmy po te kwiaty, odbierałyśmy te kwiaty, przywoziliśmy do nas, rozwoziłyśmy po kościołach, byłyśmy u nas pod kościółkiem z kwiatami, byłyśmy w Wysoce pod kościółkiem z kwiatami i byłyśmy w Oleśnie, pod kościółkiem Bożego Ciała i na rynku. Udało nam się zebrać 4000 zł. Akcja była spontaniczna, przy okazji ratowania ogrodników. Każdy mógł wpłacić ile chciał, była to darowizna charytatywna w kwocie, jakiej kto mógł dać. Akcję można wspierać także przez internet na stronie siepomaga.pl/Ignacy-Kozica. Każda wpłata się liczy. Nawet symboliczna złotówka może pomóc Ignacemu spełnić jego największe marzenie. Marzenie o samodzielności.